Ile centymetrów mierzy MVP ostatniego sezonu plus ligi? Tak na twoje oko. MVP. A kto był w to MVP ostatnio? Podchwytliwe pytanie. Rozgrywasz mnie za dużo. Nie. Żadnym wypadku ani przypadku. Nie, MVP był Tonyuti. Tonyuti podobno jest niższy ode mnie. 183 cm. 3? To wyższy ode mnie, ale w butach jestem wyższy. A propos tych warunków w zeszłym roku w kadrze się dowiedziałem, że już jestem za mały i za stary, żeby być w kadrze, także żeby było śmieszniej, ale nie wiem, no ja myślę, że zawsze było tak, że ci rozgrywający po prostu byli niższego wzrostu. Chociaż pewnego czasu była taka moda na wysokich rozgrywających, zaczęło się to chyba od Petera Blanche, który jeżeli dobrze pamiętam, to ma 2,7 wzrostu. Dużo się wtedy mówiło, że rozgrywający powinien być wysoki i naprawdę była taka moda, że trenerzy próbowali robić z tych wysokich chłopaków rozgrywających. Czasami się to udawało, czasami nie. Nie wiem, no myślę, że w pewnym sensie jesteśmy jakąś dziurą w bloku, ale przecież blok to nie tylko jeden element gry, ale po prostu składa się na to, czy ta piłka się obroni, czy się nie obroni, nie tylko blok, ale też obrona, tak? A myślę, że ci już trenerzy albo zawodnicy są w stanie się do tego dostosować i robić wszystko dlatego, żeby ten mankament wzrostu tego rozgrywającego nie był tak widoczny i żeby ten zespół był w stanie normalnie grać. Ja myślę, że w każdym zespole, w którym byłem, miałem taką rolę, gdzie o dużych rzeczach decydowałem, można tak powiedzieć, tak? Oczywiście bez przesady. Chociaż w zeszłym roku to było troszeczkę wyjątkowe, bo Mark Lebedev jest trenerem, który naprawdę pozwala szczególnie starszym zawodnikom, żeby po prostu prowadzili ten zespół i często było tak i ja go parę razy za to przepraszałem, że po prostu więcej w przerwach mówiłem ja niż on, także wiele razy też na ten temat rozmawialiśmy i on mi mówił, że jemu to po prostu nie przeszkadza i jakby woli taki system prowadzenia czy już w meczach czy w treningach i oczywiście było to pod jego kontrolą, jeżeli coś nie zrozumiał, bo oczywiście rozmawialiśmy po polsku, no to się pytał o czym mówiłem, albo się pytał asystenta trenera o czym ja mówiłem w tej przerwie i nie było żadnego problemu, on po prostu sprawdził parę razy, że mamy taki sam podgląd na siatkówkę i nie było żadnego problemu, więc to było dla mnie troszeczkę takie wyjątkowe, bo z jednej strony się oczywiście czułem jako zawodnik, na którym leży cała ta odpowiedzialność, ale dwa, byłem też trochę takim, nieskromnie może powiem, ale półtrenerem, który po prostu tam prowadził tych ludzi na tym boisku. Oczywiście poza boiskiem to Mark wszystko prowadził i decydował, jak to ma wyglądać, ale na tym boisku już musiałem ja po prostu dużo rzeczy tłumaczyć i mówić, jak to ma wyglądać. Z Andrą nie było żadnego problemu, nawet też ja dużo rozmawiałem, bo zawsze dużo rozmawiałem na boisku i jak na razie to jeszcze nie miałem okazji, żeby z Andrą o tym pogadać, czy mu to przeszkadza, czy nie przeszkadza, ale on jest typem trenera, który lubi sam decydować o tym i sam to całe organizować, więc ja też jakby odczuwam albo wiem wyczuć, kiedy mogę coś powiedzieć, a kiedy mam być po prostu cicho i tylko słuchać. Także myślę, że na razie wszystko ok i nie było żadnego problemu. No. Miałem różnych trenerów, mówili wszyscy też, jak przychodziłem do Jastrzębia, że będę walczył i się był z Bernardim, a wcale tak nie było, także ja myślę, że będzie wszystko w porządku. Jestem tutaj już bardzo, bardzo długo
i przyznaję się, że czasami mam nawet problem rozmawiać po słowacku, bo to się po prostu zapomina, że te języki są bardzo podobne, no to mi się wydaje, że mówię coś po słowacku, a jednak połowę z tego już było po polsku, także jest różnie, ale no oczywiście, no Słowakiem jestem i zawsze będę. Można powiedzieć, że już jestem taki trochę pół na pół.